Okej, cześć, witam ponownie w mojej serii Wiedźmin, w kolejnym odcinku. I jak widzicie, mam tutaj nowiusieńki, nie, to chciałem powiedzieć, nowiusieńkie wyposażenie, czyli nową zbroję. Pomiędzy odcinkami sobie stworzyłem, poszłem do Kowala i zrobiłem sobie, bo on miał schemat i w ogóle wszystko, więc no, najlepsza zbroja w akcie. Przy bardzo spodnie 2, rękawice 1, o, możecie sobie popatrzeć. A zbroja aż plus 15, a wtedy mieliśmy tylko chyba 4, więc na pewno będzie inaczej. Jeszcze tylko mieczy muszę sobie zrobić, ale to później sobie zrobimy, nie? Może w następnym odcinku już będą, chociaż nie obiecuję. Okej. I tutaj też pomiędzy odcinkami pogadałem z Cedrikiem. I on dał nam, no powiedział, że był kiedyś taki tutaj stary jakiś dom dla obłąkonych podczas wojny z Nilfgaardem. I on tam, szaleńcy różne byli, to tam ponoć dwóch wzięło, poszło i nie wróciło, więc no. A to cóż to jest? Dobrze. I co by tej baby? Gdzie to jest? O, tu. To jest ten. Ruiny szpitala. Zaznaczone, więc udamy się tam. Bury masem idziemy. Uj, przycięcie mało było? Małe. Mało. Co to miało być w ogóle za słowo? Nawet chyba nie takiego nie. No, proste. Idziemy sobie lasem, a ty wczytywanie. Dobrze, idziemy. Co to jest? Coś mi ma zaatakować najpewniej. Ale chyba nic. Tutaj jeszcze może gniazdo Endrek zniszczymy. Fuck yeah! Dobra. Tak, fuck you. Fuck! Dobrze, całe szczęście się udało. Dobrze, kolejni? Nie, jednak nie. Dobra, to sobie zniszczę. Otwórz to, otwórz. Właśnie. Coś ty jest już? Mi się wydawało, że coś wyszło, ale jednak nie. No i proszę bardzo, jest królowa Endriak. Fuck! Ale całe szczęście nic się nie stało. Fuck, nie to! Tak. Fuck! Co szczęście udało mi się uciec. Tak w ogóle, swoją stronę to o wiele lepiej się blokuje teraz ich. No znaczy, o, no. Mniej HP mi zabierają, to chyba dzięki tej zbroi. Trochę pouciekam. Dobrze, uniknąłem tego.
Masz prosto w tyłek, oj. Fuck. Ej, wróciłem tutaj, chyba... Tutaj zginąłem, chyba, tak myślę przynajmniej. Jaskółeczkę sobie łyknąłem. Chyba tej Endragi nie będę ruszał na razie. Dopiero później, jak cały rynsztunek świętokradcy zdobędę. Czy bym mógł, ale... Zginąłem wtedy, to mi się nie chce. O! Mamy gniazdo. Fuck, fuck, fuck! Szybko, z nimi nie ma co się... Tak... Dobra, zniknęli. I teraz wsadzę im gniazdo. Szybko, szybko, tak. Właśnie tutaj kartaczami... Mogę ich... Gniazdo ich, właśnie. Rozwalać. No i jedno rozwalone właśnie. O, pułapka. No i co? O, tutaj jeszcze jedna. No i idziemy do tego... Zakątku dla obłąkanych, czyli tam ośrodka chyba. Tak powinno się to prawidłowo wymawiać. Słyszę na Kera jeszcze. Dobra, choć może do wody nie wejdą. Jak mocno można się pomylić. Dobrze. Ale oni uciekają. Nie wiem nawet czemu. Ja wytrawny gracz, nie wiem czemu uciekają z wody. Zdychaj. Tak jest. Jeszcze dwóch się zostało. To Queen? Fuck. Na te nekery to najlepiej szybkim atakiem. Bo przed silnym to oni się unikają. Bo te nekery są bardzo szybkie. Ziołka? Znaczy grzybki, halucynki. Nie ziołka bardziej, nie? Grzybki. Ale okej, okay, idziemy dalej. Tutaj jeszcze jeden grzybek? Nie, jednak nie. Nie mogę go wziąć, chyba już wziąłem. Dobra, jesteśmy chyba coraz bliżej tego... szpitale dla obłąkanych. Szpitale chyba. To jest był szpital? Okej. Okay. Mam mały katar, ale chyba to nie przeszkadza, co? Pomoc! Nareszcie! Myślałem, że już pomógł. O, jest i jeden z tych... Mnie nic, ale mój przyjaciel został w tym przeklętym szpitalu. Naukowców. Cedric mówił, że dwóch ludzi zaginęło w okolicach spalonego dworu. Nazywam się Rupert Brandt Huber. Jestem medykiem z Edirn. Wraz z przyjacielem poszukujemy bardzo rzadkich okazów ziół. To nie najlepsze miejsce na zbieranie ziółek. Ostrzegali nas, ale nie posłuchaliśmy. Doszliśmy do zgliszczy. Ziół ani śladu, ale na dole coś było. Coś szkaradnego. Mnie się udało uciec, ale Gridley... Co to? Słyszysz? To pies Gridleya. Czujesz? Coś się zbliża. Ratuj! Nie chowaj tego. Fuck! Dobrze, że miałem ten armor. Bo już było na pewno by po mnie.
O, udało się. Dobrze, jeszcze raz. No weź! Jeden i dwa. Bardzo ładnie. Tutaj się skryła nasza Malena. Wiecie? Tutaj, właśnie tutaj. O. Rozstawiła pułapki, chyba. Ale skąd elf wziął pułapki? O, proszę bardzo. Oszczędź. Zabieraj się stąd. Chyba jej darujemy życie, bo... no. Nie zobaczysz. Nawet on nie zasługuje, żeby Loredy ją się zabił. Chociaż chciała mnie zabić. Nie jestem przecież zabójcą. Ani jakimś kapusiem. Jestem wiedźminem. Zabijam potwory. Nie osądzam ich. Ja nie osądzam, ja jestem po prostu wiedźminem. Prostym. O, oreny. O, ziółka, to dużo ziółek. Więc to jest też spalony szpital. Na razie szpitala nie widzimy. Czy no, ruiny są, czyli spalone na pewno. Mamy tutaj... Proszę Państwa, wracamy. Może coś użył jakiegoś eliksiru? Nie, 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 nie tu. Nie tu, chłopcze, nie tu. Czekaj, nie, 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 jeszcze nie wychodź z medytacji. Jeszcze jedną rzecz chcę Ci zrobić. Zaaplikować musisz... na swój miecz jakiś... krew falki. Obrażenie miecza... krwawienie... Field Petriego. A upiory nie ma? Coś na upiory? Nie ma jednak. Niestety nie ma. To obrażenie mieczem to. Wezmę sobie krew falki. I obrażenie może mocy znaków więcej. Niech będzie. Aha, dobrze. To jeszcze filtr Petriego sobie użyjemy. Niech będą nasze znaki o wiele lepsze. Jaskółka przestała działać. Niestety. Chyba co? To jeszcze jedno sobie zablokujemy. Ostatnią niestety, którą już mam chyba. Ostatnią, tak? Nie wiem, dobra. Mniejsza. Więc no, to jest durk i w karczyka i ci naukowcy mu coś złego zrobili. Nie wiem, nie pamiętam co dokładnie, ale coś pamiętam, że bardzo, bardzo złego. No, dobra. To robimy tak. I gdzie to? To weźmiemy? Okej, jeszcze to. O, od razu lepiej. Tylko, że nie posmarowałem, ale
I tak lepiej. Nie wiem czemu. Dawaj, dawaj, dawaj! Mietek, dawaj! Dobrze. Dobrze, udało nam się. Na całe szczęście. Ale, to nie jeszcze nie koniec. Dobra, nie mogę wejść jeszcze do ekwipunku. O, jest esencja śmierci. Ekwipunek. Ulepszenia. I krew falki. Y. I co już? Tak, jest, patrzcie, jaki posmarowany. A nie, to ja tu wrzuciłem! Kurczę. I tak, użyć tego? A, X trzeba użyć, a Y nacisnąłem, okej. Okay. Tak, i proszę bardzo. Już, no, krwią taki, nie? Smarowany, taki bardziej czerwony. Fajny efekt. Dobrze, tutaj coś mamy. Nic nie mamy, okej. Okay. Żeby przejść, możemy. Okej, okay. Tu też coś pewniakiem będzie. No oczywiście, no a jak, jakby było inaczej, no. Ale ja mam tutaj... Dobrze, udało nam się go pokonać jednak. Znaczy, czemu jednak? No, udało się po prostu, nie? Co my tutaj mamy? Chyba mieczyk tutaj był, tak? Tak, o wiele lepszy niż my mamy, o wiele. I ładniejszy. Ale i tak go zaraz wyrzucimy, bo... Zrobimy sobie, tego. Jak to się nazywa? Świętokradcy. Tak. Ale jest to... Całe szczęście, nie? Zasługują na cierpienie. Tak bardzo boli. Oj, tutaj biedacy sami, nie? Jeszcze ich dusze tutaj są. Okej, co by tutaj mamy? Uuu, dużo przedmiotów widzę. Solidne sukno. Nie, nie będę tego używał. Dobra. Nie było tutaj nic ciekawego. Obejrzyj. O, fajnie się zaświeciło, widzieliście? Oj, krew. Art? Co ja art robię? No, Queen. Dobra, mogę z nim pogadać? A to ten... przyjaciel ten jego, tak? Nie moja wina. To nie ja. Nie ja. Co nie ty? Ogień. Wszędzie ogień. Nie tak miało być. Nie chciałem tego. Przysięgam. Za dużo to ty mi w tym stanie nie powiesz. Pomyślmy. Może ogień nie strawił wszystkich medykamentów. Może nie. Co masz na myśli, Geralt? Mam poszukać medykamentów, tak? Okej. Okay. I co ty jest? Oreny, skóra, czy... Takie składniki, z których mogę... coś zrobić, tylko nie wiem jeszcze co. Cokolwiek się wydarzyło, zrobiło wrażenie nawet na obłąkach. Okej. Okay. Tutaj mam jeszcze krok wytrzymałości.
Dobrze, tutaj pewnie coś będzie. Jakiś potworek. No oczywiście. Tylko jeden? Oj, złamał mi mój... Fuck. Jeszcze może raz, bo się boję troszeczkę. Fuck. Tak ogólnie, co mi daje? O, tutaj też jest jeszcze skrzyneczka. Akta szpitala. I dziki gon. Dobra, nie będę tego czytał. Gdzie ja jestem? Spokojnie. Rupert poprosił, żebym cię odnalazł. Rupert żyje? Ty i twój kolega kręcicie. To miejsce ma wyjątkowo ponurą przeszłość, a wy jesteście jej częścią. Rozumiesz, o czym mówię? Tak. No to świetnie. A teraz opowiesz mi całą historię. Historię? Zawsze jest jakaś historia. Mów. Byliśmy edylińskimi żołnierzami. Przy dawnej wojny z Nilfgaardem pomagałem Rupertowi w lazarecie. Nasz oddział stacjonował w tym dworcu. Nazarecie? Było nam wszystko jedno, kto tam mieszka. Wariaci byli potulni. Przynajmniej na początku. Pewnego dnia... Zwiadowcy schwytali Nilfgaardczyka, który uczestniczył w ukrywaniu zrabowanych w Edirn łupów. Słyszeliśmy już wcześniej niestworzone historie o tym skarbie i braliśmy na spytki każdego jeńca z armii czarnych. Opłaciło się. Trzeba go było zmusić do mówienia. Torturami. Dowódca kazał połamać go kołem, ale Rupert powiedział, że zna lepszy sposób. W okolicy rośnie dziwne ziele. Ten, kto wypije z niego wywar, może mówić tylko prawdę. Dowódca przysłuchiwał jeńca i kreślił mapę, a wszyscy się cieszyli. Już dzieliliśmy skarb i poczynaliśmy sobie coraz śmielej. Kapłan, który opiekował się świrami, zaczął protestować i któryś z naszych rozpłatał mu łeb. Bardzo ładnie. Może wyjdzie. Co dalej? Jeniec powiedział, gdzie jest skarb. A dowódca kazał go poćwiartować na oczach wariatów. Uj. Świrowali już wcześniej, ale gdy poczuli krew, straciliśmy nad nimi kontrolę. Wielu musieliśmy zarąbać. Nawet nie wiem, jak wybuchł pożar. Któryś przeżył? Wynieśliśmy stamtąd dziewuszkę. Fajna była. Małomówna i uczynna. Cóż, drugiej nocy zamordowała dowódcę, ukradła mapę i tyle ją widzieliśmy. Trwała wojna. Szybko musieliśmy przerwać poszukiwania. I wróciliście po wielu latach. Naprawdę sądziliście, że ją tu znajdziecie? W życiu mi się nie poszczęściło. Rupert ma jeszcze gorzej. Ostatnia szansa, żeby odmienić zły los. Fortuna uśmiechnęła się raz. Może jeszcze jesteśmy w jej łasce. Nie liczyłbym na to. Mamy tu do czynienia z ciężkim przypadkiem klątwy. Wygląda na to, że trzeba zacząć od znalezienia zwłok tego Nilfgaardczyka. Aha, okej. Okay. Musimy znaleźć zwłoki Nilfgaardczyka. Czy jeszcze się nie rozłożyły? Właśnie, temu... Pewnie ten duch tutaj jeszcze krąży. O, no, cóż. O matko, jakieś tutaj ślady są, Boże. Jakieś czaszki. Albo moje, to moja wyobraźnia, albo to jest czaszka. Nie, może i wyobraźnia, nie wiem. O, są i zwłoki. Osądzeni przez jednego. Jeśli będzie łaskawy, nakarmi nimi umarłych. Jeśli będzie surowy, da im to, po co przyszli. Przepowiednia. Mogłem się spodziewać. Przyniesiesz mi ich serca, żebym mógł się nasycić ich tchórzostwem. Przyniesiesz mi ich oczy,
żebym mógł w nie spojrzeć. To propozycja? Dobrze, zdejmę tę klątwę w ten czy inny sposób. Nieźle. Słaby wybór, albo ich wydać, albo im pomóc. A ja im pomogę. Po co mam ich zabijać w sumie? Może jeszcze oni mi w czymś pomogą? Na przykład w Wiedźminie 3. Spotkałem ducha Nilfgaardczyka. Chodźmy na górę do twojego kompana. Gridley, żyjesz. Co tam się na dole działo? Znalazłem ducha cesarskiego żołnierza. Jesteś wiedźminem, pozbądź się go. To mściwy duch. Przyciągnął was na miejsce zbrodni. Zdejmie klątwę w zamian za was. Dla bogów, chyba nie będziesz mu pomagał. Upiór żąda waszych serc i oczu. Musisz go oszukać. Na pewno jest jakiś sposób. Mógłbym wyjąć serca z ciał Nekkerów. Rzecz w tym, że nadal nie wiem, czy warto. Wiedźminie, błagam. Zdobądź świńskie oczy i serce u rzeźnika. Cokolwiek. Nie poślesz nas chyba na okrutną śmierć. Świńskie serca? Coś w tym jest. Dobra. Ale mu damy oczy Nekkera. Możemy oczy i serce świni, ale możemy też Nekkerów. Okej, okay. No przeskocz przez to. Jesteś wiedźminem czy nie? No. Właśnie. Mam serca i oczy. A teraz przysięgaj. Gdy dam ci to, co przyniosłem, uwolnisz to miejsce. Nie tak szybko, czarowniku. Albo dotrzymasz słowa, albo twoja zemsta nigdy nie zostanie zaspokojona. Zaufam ci. Niech cienie wróci. Dziwna ta jego zbroja dziwnie powiewa, nie? Niech to, co umarło, zostanie pogrzebane. Zrzekam się właśnie. Spójrzcie tylko. Tego ducha. Zbroja jak powiewa dziwnie. Bardzo dziwnie. Jesteś chłopcem! Nie można oszukać umarłych. Chciałeś obrabować mnie z mojej zemsty, więc podzielisz los tamtych złodziei. No raczej nie. Za stary na to jestem. Co ja kurwa robię? On jest łatwy do pokonania. No już, zdychaj. Bałeś się ognia. Tak? Okej. Okay. Przedmioty. Coś ty jest, czeso? Jest? Ach tak. Przedmioty. Coś jeszcze? Nie. Szkoda, że nie mogę tego miecza wziąć jego. W sumie i tak by się mi nie przydał, ale... Co mi tam? Dobra, idziemy do Ruberta i Ridleya powiedzieć im, że... Zlecenie wykonane. Ciekawe, czy dostanę coś w zamian. Obawiam się, że nie... Tutaj? Nie. Właśnie, zawsze mam problem, jak stąd wyjść. Póki ogień tutaj był, to było wspaniale. Bardzo dobrze. A teraz... Gówno. To właśnie, tu jakoś się... O, tam muszę dostać właśnie. Bo stąd przyszłem, nie? No, właśnie. Jakoś tam tędy muszę wejść, o. Właśnie tędy. I o, i tutaj właśnie, tak. I chyba tędy jakoś przechodziłem, no. Nie, nie, tędy nie. Ale poszukam tutaj. No, bo przedmioty. Jakiś mieczyk jeszcze? Hmm?
Tak. Ten ładniejszy. Taki sam, ale... Ładnie się prezentuje na plecach. To też trzeba patrzeć na to, nie? W sumie. Ej, ja pierdzielę. Kurczę, ty już byłem. Nienawidzę tego. Czemu oni nie mogli po prostu jakieś mapy lepszej zrobić? A no. Ja wiem czemu, żeby utrudnić po prostu. Co za dziadostwo. Boże. Fuck. Spokojnie, sałatny. Spokojnie, sałatny wędrowiec. Musisz po prostu tutaj gdzieś coś wykombinować. O! I tutaj! Dobrze! Wyszły w końcu. Oj, oj, oj. Oj, przepraszam, musiałem kichnąć. Dobrze. Straszny ten katar. Ej, ej, ej. Dobrze. Zniszczyłem ducha nilfgaardzkiego żołnierza. Dzięki ci, Wiedźminie. Idźcie sobie. Ruiny są bezpieczne, a teraz precz mi z oczu. Ale... Precz mi z oczu. Jesteśmy szlachetnym Wiedźminem jednak. Mogliśmy ich wydać, ale nie. Właśnie, a dziennik. I serce ryder. Jeszcze płód Endriagi potrzebuje i będzie... A! Fuck. Więc pora zaatakować ponownie Endriagi. Tak, tak. Na to wygląda, tak? Tak, pewnie, że tak. Dobrze. Teraz weźmiemy sobie może jakiś eliksirek. No widzicie, już nam się skończyła jaskółka. Trzeba wytworzyć nową. Czy mamy wystarczająco dużo składników? Mamy całe szczęście. Ile? 4? Nie, 3. I może coś jeszcze. O, to musimy, ale nie, to później. Jeszcze to weźmiemy. Bo się przyda nam w walce z królową Endriag. Dobra, ja jestem Sprite, a ty jesteś pragnienie. A, hops, hops. Pum, okej. Okay. Tak w ogóle te eliksiry to też jest alkohol, jakbyście nie widzieli. No to tam się alkohol podać jakoś dodaje i w ogóle. O mój Boże, o czym kurwa wy mówicie? No pewnie wy tak mówicie, co ja mówię, ale to... Prawda jest. W książce było. Także ono no. Fuck, 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 fuck. Ten. Dobra, teraz szukamy jakiegoś gniazda Endriag. Szukamy gniazda Endriag. O, znalazłem gniazdo. Nekerów. A chciałem gniazdo Endriag. Ej, miały być Endriagi, ale to nic. Jebane skurwysyny mnie pogoniły. Na paluszkach się skradam i zniszcz gniazdo, bardzo ładnie. Tak jest.
I kolejne gniazdo rozwalone. Razem z nekerami, tak? Pewnie, że tak. Tylko, że nekerów nie ma. O! Jest i gniazdo Endriak, a ja sobie schowam mieczyk i zapiszemy grę. Tak na wszelki wypadek. Czego w tamtym razem nie robiłem na początku odcinka, jak mnie tamta królowa zabiła. Ej, jaki ja byłem głupi. Dobrze, ktoś mnie atakuje. A co będzie, jak Igniu żyje? Nie, gówno będzie, okej. Lekka skórzana skóra. Dobra, następne sobie zniszczymy. Ej, witam was po małym cięciu. Zmieniłem sobie właśnie ustawienia, więc teraz powinno o wiele, wiele płynniej chodzić. Fuck! Dwóch na jednego, przecież to jest banda łysego. Ja tak się nie bawię, crafting dodaje. Nie, przecież tego nie dostaniesz, 2 miliony złotych. Tak szmato. No chodź tu. Chodź do papy Smurfa. Niekoniecznie do papy Smurfa, ale do mnie chociaż może. A właśnie. Teraz tak. Ej ty. No chodź. Niuk, niuk, niuk. No chodź. Co, boisz się mnie? Nie bój się mnie. Dobrze, nie udało ci się. Nie udało ci się. Aaaa! Tak śmieciu, kurczę! Fuck. Ale i tak się pokonam. Dobrze. Żegnaj ty śmieciu! Tak jest! O, tak. No i kończymy odcinek. O, o, już odebrać nagrodę mogę? Jak szybko, dobra. No to kończymy odcinek. Nara i cześć. Do następnych materiałów.